Cześć! Dwa odcinki z rzędu będzie Brenda, bo jak sobie układałam plan tej tury, to tak mi po prostu pasowało najlepiej. Tak wyszło. Ale będę grać w tym odcinku też jeszcze Harisami. No to fajny syf. Czy to ta zastawa się zepsuła? A tutaj jest napisane kolacja z Indykiem, okej. Okay. No rzeczywiście oni jedli na tych talerzach, ale to te serwetki z powrotem tutaj są położone? I cała ta zastawa nieruszona? Jakieś strasznie dziwne. No, i jeszcze do tego nie widzę, żeby można było to sprzątnąć. Mhm. Mm a no tak, ten jest zraniony, bo przecież tutaj dopiero co. <gryw> dopiero co był przypał. Dobra, sprząta to. Bardzo się cieszę. Aha, Helix dostał 1000 simolonów premii przez yy, szansę w pracy, a Brenda nie umie prysznica wziąć. Także taki kontraścik. Brenda, halo? Okej, okay, coś jest mocno nie tak. Teraz się zastanawiam, czy to jakiś mod versus aktualizacja, czy coś jest srogo zepsute. Dobra, teraz już normalnie bierze prysznic. Jak była nieswoja, to. Znaczy, w sumie jest teraz nadal nieswoja, ale nie była w momencie, kiedy kazała mi brać prysznic. Yy, I jak było z tym oznacznikiem, takim pomarańczowym, właśnie nie swoim, to nie działała ta interakcja. No cóż. O, Brenda już zarobiła 500 na licencjonowanych utworach. Nie potrzebujemy niczego więcej licencjonować, ale yy, napisz cztery utwory tutaj się nic nie zaliczyło, a ona napisała już dwa. Także nie pamiętam, czy to było na innym. No nie. To nie było na innym poziomie, więc to się powinno tutaj zaliczyć. Oczywiście jak zwykle coś jest zbagowane, wiadomo jak to jest. Czy wyślemy tego dzieciaka do żłobka? Chyba tak, bo ona musi iść do pracy. A nie, Helix już wrócił. Smutek czy nie smutek, zdrada czy nie zdrada? Dzieckiem trzeba się zająć. Ojejku, jak sobie w foteliku zasnął. No to jak oni śpią? Bo pierwszy dzień już minął, to co powiecie na Sponsored Message? Instant Gaming to strona, na której znajdziecie przeróżne gry w bardzo atrakcyjnych cenach. Dobra, ile razy już było lokowanie Instant Gaming? Chyba mogę normalnie, no nie. Elden Ring taniej. Mam podgląd co do tego, kto wygrał rozdanie, które było w lutym. Znaczy, nie mam informacji o kon konkretnej osobie, ale wiem, jaka gra była wygrana. I była to gra bardzo droga, także gratuluję. Nie jestem pewna, czy mogę powiedzieć jaka, więc wolę nie mówić tytułu, jakby co. Także wielkie gratulacje dla tej osoby. Która została powiadomiona w mailu o tym, że wygrała grę. Jak tu gdzieś jesteś, to odezwij się w komentarzu. No w każdym razie, yy, na przykład ja sobie ostatnio na yy, Instant Gamingu sprawiłam taką oto grę Adventure Pals. I jestem mega zadowolona z tego zakupu. Zwłaszcza, że to było parę złotych, a to jest tyle zabawy. Jeśli mielibyście ochotę pograć sobie w. Platformówkę przygodową z niezbyt wygórowanym poziomem trudności, że nie jest ta gra jakaś taka strasznie frustrująca, ale też z dziwacznym poczuciem humoru i totalnie uroczą wizualnie, to mega polecam tę grę. Ostatnio w wolnym czasie sobie gram i po prostu mam tyle zabawy z tego. Tylko gra jest tylko po angielsku, jakby co. Ogólnie na Jestend Gamingu, jeśli chodzi o język, to yy, kody wszystkie są raczej globalne, w sensie jeśli jest gra, która po prostu ma bardzo dużo języków. Dostajecie globalny kod, tak? I to dotyczy też Sims 4, jakby co? Tylko jeśli gra po prostu nie była tłumaczona na żadne inne języki, albo tylko na kilka jakichś konkretnych języków, to będzie to napisane. Tak jak tutaj mamy tylko angielski. I w ogóle wielkie dzięki za to, że kupujecie gry z mojego linka. Ja mam do tego podgląd, w sensie wiem, jakie gry są kupowane i nie wiem, czy wiecie, ale kupując gry przez ten link, wspieracie odrobinę kanał. Także bardzo mnie cieszy, jak widzę ciągle, że nowe gry są kupowane. I daje mi to jakiś wgląd w to, jakie gry Was interesują też, więc to też jest pewien profit. Link jest w opisie. I oczywiście ogromne dzięki też dla samego Instant Gamingu, bo chyba jeszcze nie razu nie podziękowałam w tych lokowaniach za podjęcie patronatu nad moim kanałem. Brenda ogląda pudełko do kupowania tortów dla zabawy. Wyobraża sobie wszystkie najpyszniejsze torty i humor jej się poprawia. Cornelia z tym chorym psem ciągle chodzi. Weź go do weterynarza! W ogóle potem widać, że Simspon Overhola wyrzuciłam w końcu. Jakoś tak stwierdziłam, że wolę jednak spotykać ludzi. Zwłaszcza, że populacja ogólnie całego świata nie jest jakaś duża, bo jest mocno kontrolowana przeze mnie. Nie mam teraz czasu na gadanie z ojczulkiem, bo muszę dzieciaka wykąpać, bo cuchnie. Ale ona go chyba nie może podnieść czy coś, nie wiem. No naprawdę dobra, to weź. Yy... Te wspaniałą interakcję umyj, która zajmuje półtorej sekundy. No już nie pytaj go o każdą oh, rzecz, no po oh, prostu. prostu zrób. Jezus. Uuu! I o! Fajnie! Super. No, nie mogę powiedzieć, że zaktualizowałam MC Command Center. No nie. Po aktualizacji nie chciało mi się przecież. Do! A on jest nadal brudny! Uuu. Poprosi o kąpiel, dobrze. A ona zaraz znowu powie, że eleganta. No, lała typa w ogóle, no. Nie. Matka stulecia. Poszła sobie grać na kąpiel. A dzieciak brudny i głodny sobie stoi na środku salonu, kurde. Otwórz sobie lodówkę. Taki samodzielny. Mogę mu tamto postawić, bo tutaj to on będzie trzy godziny szedł. Niesamowite. Nie będzie się dało umyć tego dziecka. Dobrze, niech się chociaż pobawi. Mały śmierdziel. Eee, Kornelia? Widzę, że ten pies jest tak chory, że aż go zgubiłaś. Rozumiem, że łatwiej było się go pozbyć i chodzić z samą smyczą, niż go zabrać do weterynarza na drogie leczenie. To fajny klub piemski, jak ona już nie ma. O! Złoty smyczek. Sentymentalny utwór, jak zatytułuję. Na to już nie mam pomysłu. Jak już robiłam nawiązania do Taylory, to niech będzie to. W sumie to jest jednocześnie nawiązanie do Mandy Moore. Brand Hacking i ja planujemy spędzić ze sobą trochę czasu. Don Notario był nianią Brandy. Ale w sumie jest w wieku jej ojców, no nie? Więc kurde, czemu nie? No nie wierzę, ja już nową wannę kupiłam, a ona w końcu poszła i wykąpała tego dzieciaka. Ja już tu wannę postawiłam, bo. Żeby mieli drugą specjalnie do kąpania dziecka. Ale okej, okay, długo ta kąpiel nie trwała w sumie. Czy on został umyty? Został umyty, dobrze. W ogóle Brenda i Helix mają y, jakieś takie ciche dni. W ogóle chyba nie rozmawiali ze sobą ani przez moment, przez ostatnie dwa dni. Narzeka jej na problemy. Przynajmniej się przejęła. Tylko strasznie jej się zsiku. A, czy Brenda zaliczył się ten utwór? W... Aha, teraz ma 3 na cztery, no tak. No, przynajmniej się naprawiło. O dobra, znalazł się ten pies, tylko cały czas jest chory. Jeszcze do tego brudny. Co, nie robią temu psu? Skoro masz już ten wspaniały plakat z psami, to mogłbyś sobie na niego popatrzeć trochę. Cieszę się, że dzięki Twojej radzie Brand Hekin i ja trochę lepiej się teraz znamy. Śmiechom nie było końca. I dokazywaniom. No dobra, no to czwarty utwór chyba będziemy pisać, ale ona raczej nie skończy go już w tej turze. Zrobimy może. Piosenkę ze Starego Świata? To się aż prosi, żeby to zatytułować jakąś, jakimś utworem z Sims 2, albo z Sims 3, albo Sims 1. Jakiś, nie wiem, Lemon Jelly, albo Simplicity is key. Albo nie wiem. Jest tych tytułów sporo. W trójce jest chyba utwór z Kasa, który się nazywa Identity Crisis, czy coś takiego. Tylko to brzmi, kurczę, dramatycznie. O, pies znowu sam. Samson. Czy on kiedyś wyzdrowieje? Czy on kiedyś zostanie umyty? Ona tę muzykę to do tego psa powinna grać. U, Helix chce awansu, bo jest ambitny. E, no, ho, ho! No trochę ci brakuje, bo ty nie miałeś kwalifikacji w ogóle na to stanowisko. Ty się ciesz, że masz, co masz. I już jest prawie 15 tysięcy na koncie. Dlatego, że tak dużo zarabiasz w tej robocie, do której nawet nie masz umiejętności odpowiednich. Brandon jutro ma urodziny. Mm, I normalnie bym. Przełożyła to już na następną turę, ale nie wiem, czy będzie następna tura, więc postarzę go jutro po prostu z samego rana. Obudzę ich o, nie wiem, piątej, bo to jak się przełączam na inną rodzinę, to i tak nie ma znaczenia, o której ich obudzę. Równie dobrze mogę nawet ich po prostu przytrzymać do północy i zrobić mu urodziny o północy, no ale mogę też zrobić o piątej rano na przykład. Helix powinien pójść gdzieś i poszukać śmieci, bo to jest coś, czego on potrzebuje w swoim życiu. Jako twórca potrzebuje śmieci, które może przerobić na nieśmieci. Dobra, poczekamy trochę, aż śmietnik się zapełni. O Jezus, no tak, oni się przecież tu duszą. W tym czasie możemy porozmawiać z Gideonem i Magii może, o ile ona sobie nie idzie. Z tego smogu. Nurkuj po okazję. Pewnie w tym śmietniku jest lepsze powietrze. Okej, okay, plakat jakiś znalazł. Ale może jeszcze raz. Eee, Clit. Dobrze, możemy iść do domu. Czy śmietnikowy nurek ma ikonę gołębia z zawieszonym chlebem na szyi? Czy ja dobrze widzę? Ptaków nie karmi się chlebem. O, fiszki. Chyba jeszcze tego Brandon nie robił. No dobra, już ma zero. Nie chce mu się specjalnie spać. Będzie też nie, no bo zostali tutaj sami na chwilę i potrzeby im zgłupiały. W sumie Heliksowi też się nie chce spać. Oni dzisiaj długo spali, no bo wczoraj byli mega zmęczeni. No dobra, no to kupimy ten tort i zrobimy te urodziny już teraz. I będzie przynajmniej spokój. I jeszcze mi się powiedz, czy ty możesz coś... Niespecjalnie możesz coś tworzyć. I tu masz ten obraz. No i oczywiście dyplom z wyróżnieniem obok biurka. Ten obraz to by w sumie tu pasował. O, albo tutaj. No i elegancko. Ale te fragmenty i elementy to jest y, bardziej skomplikowana sprawa. W sensie trzeba naprawdę dużo grzewać w tych śmietnikach, bo widzę, że on jednego tego zasobu coś ma, ale to naprawdę sporo trzeba tego nazbierać, żeby cokolwiek móc zrobić. Nie lepiej by było, jakbyś dziergał A, cecha. Okej, okay, najbardziej ma rozwinięte poruszanie się na drugim miejscu wyobraźnie, czyli klasyk. Um, on w tym momencie jest aniołkiem. Czy jakieś skłonności sobie już wyrobił? Słabą empatię dosyć. Jak to małe dziecko. I rozstrzyganie konfliktów też. Okej, okay, no to coś znajdziemy. Ale mnie korci, żeby zrobić z niego kleptomana. No naprawdę. Niska empatia. I w ogóle strasznie mnie bawi to, że dziecko może być kleptomanem. Taki aniołek. To wszystko to była przykrywka. To jest po prostu mały cwaniaczek. Jak poruszanie się, to będzie szybko uciekał, no nie? I wyobraźnie też trzeba mieć, żeby kraść. Kurde, dobra. Robimy kleptomana i koniec. Jakie kolczyki, o kurde, niech zostaną. Jaki w ogóle mały gangster nie mogę. Z króliczkiem na koszulce. Ale super. Czy w zajęciach ulubionych jest kradzież? Złośliwość w sumie. No dobra. Widzę, że Helixowi jeszcze nie przeszło, także chyba zbarbnięcia nici. No ciekawe, czy rozstrzygnął te swoje problemy. Możemy się już tego nie dowiedzieć. A co wy tak przy windzie sterczycie? Na szczęście oni tutaj w tej dzielnicy, w której mieszkają się nie duszą. Tutaj jest jeszcze okej. Okay. Przypominam, że ja mam wyłączone wszystkie rzeczy związane z życiem eko. Także ja nawet nie będę tego komentować. Lubi gitarę, dobrze. E, Casey nie ma w kontaktach ani jednego dzieciaka ze swojego klubu. Ona już ich wszystkich zapomniała? To fajnie. Gdzie są ananasy? Jutro piąteczek piątunio, to jutro sobie może zrobi spotkanie. Amber, jak zwykle, kurde. Następna mi na zawał, zaraz padnie. Amber, skąd ty masz rzeźbioną gitarę, tę śmieszną z trzema strunami? No dobrze, możemy mieć takie coś, ale to raczej powinno być Jerego. Hej, sąsiadko, nudzi mi się. No tak. No, ale nam się nie chce. <laughs> Bambera to tam szybciej nakrzyczy na ciebie. A Jerry w tej turze będzie się stawał dorosłym. Pięćdziesięciolatkiem. Jerry. Kiedy się nauczysz nie być rażonym prądem? Nie no, trzeci poziom masz dopiero prawie czwarty, no to się nie dziwię. Zadzwoń może do tatusia. I do bratusia. Casey rozpętała w szkolnej stołówce bitwę na jedzenie. To się nazywa urodzona przywódczyni. Casey powinna pomóc w sprzątaniu. Myślę, że Amber to by to powiedziała. Meskito. Jak tak sami jesteście. Trochę. Amber towarzystwa brakuje. To wy akurat nie macie cichych dni i możecie się barbnąć. Mhm. To jest idealne miejsce do zabawy pod windą, żeby nikt nie mógł się ruszyć tutaj. Jerry, ty do stroju sportowego masz zaskoczoną torbę? Piękne. Dobra, Kejsa, zjedz coś i robimy spotkanie dzieciakowe. A, no i w sumie to też ci się przyda, dobrze by było nie być zawstydzoną, jak będziesz gadać z ludźmi, bo znowu jakieś nie będą wychodzić interakcje. Jeszcze może kuwetkę sprzątni. Archiwum w wierzbowej zatoczce tutaj mnie wywiało, bo wybrałam jako lokal do tej grupy dowolną bibliotekę i jak się wtedy zrobi rozpocznień spotkanie, to można wybrać albo, że się idzie do jakiejś biblioteki, albo, że się zostaje tutaj, gdzie się jest. Um, I nie wiem, czy to wybiera lokal tego typu losowo, którykolwiek, jaki się znajduje na świecie, um, czy tylko z gry podstawowej i Windenburga, no bo ta rzecz jest ze spotkajmy się, no nie? Taką mam rozkminkę. Ważne, że jest miejsce. Są stoliki, można usiąść i gadać. I jeszcze raz poznać tych wszystkich ludzi, z którymi ona najwyraźniej nie ma w ogóle żadnej relacji. I jeszcze raz cechy poznaję oczywiście. Dwa razy zapytaj, czy jest Syreną, tak dla pewności. Czy ktoś sławny tu jest? Aha! Szczepan Marzyciel! Po kolei, według ruchu wskazówek zegara, po prostu wybieram jakiekolwiek interakcje, co tylko jest na wierzchu. Jeszcze dobrze by było, żeby lekcję zaczęła odrabiać, bo to jest też zajęcie. Odrabiaj lekcje razem, o. Mam nadzieję, że jakaś relacja im się buduje od tego. Oprócz tego, że się zbagowali wszyscy, oczywiście. Rób coś do szkoły razem, czyli, oczywiście, jedna osoba robi, a reszta stoi. No ale przynajmniej gadają nadal. Tylepiej lepiej, Weronikę zapytaj, dlaczego psa torturują. Ona jest też z tej rodziny, gdzie ten niebieski pies jest. Rozmawiaj o ulubionym zwierzęciu, o. Niektórzy chyba sobie już poszli. Przynajmniej wyłączyli się z rozmowy. Do toalety musieli po prostu pójść. No, tutaj kolega też. O, i przypomniało im się o lekcjach. O, kurde, jest pierwsza w nocy. Rodzice już, kurde, na policję zadzwonili. Idziemy do domu. Powinien zezowaty kod, zadzwonić i, ej, już, je, już jest godzina tutaj wracania do domu. Tylko, że nie mamy ustalonego żadnego szlabanu w sumie. Więc wywalone. Ale punktów nawaliła. Kłóć się o zasady domowe. Co ty tak późno wracasz? Ty myślisz, że jesteś dorosła, masz dopiero jakieś 10 lat. <noise> Ile? No, 12. Tato, daj spokój, spać mi się chce. Jezu, jeszcze się kłócą. Długa ta kłótnia. Ale wygrał, no bo w sumie. <noise> to on powinien ustalać zasady. W sumie faktycznie Jerry przecież ma jeszcze uśmiechniętą torbę do piżamy. Wiem, że to widziałam, ale jakoś tego nie zajarzyłam. Myślę, że ja i Amber Harris powinnyśmy się zaprzyjaźnić. No czemu nie? Ze swoją synową. Ostatnio w ogóle sobie tak myślałam, że język polski jest serio mało inkluzywny, jeśli chodzi o szeroko pojęty queer. Wiadomo, że największym, powiedzmy, problemem, czy właściwie taką rzeczą, do której się trochę trudno przyzwyczaić jest kwestia neutralnych zaimków, no nie? Ale też ostatnio się zastanawiałam, no bo jest zięć i synowa, no nie? A jakby były dwie baby małżeństwem w bardzo utopijnym e, momencie Polski, e, no, ale no, nawet jeśli są po prostu dwie dziewczyny w związku, nie wiem, nawet sobie wzięły ślub w innym kraju, czy coś, i, i jakby rodzina to normalnie uznaje i wszystko jest fajnie, to e, jak wtedy nazwać żonę Twojej córki? Czy to wtedy jest córkowa? No bo właściwie w przypadku dwóch facetów, no to to nadal będzie zięć. A to słowo synowa jest takie mocno nakierowane, że tutaj jest totalnie heterozwiązek, no nie? Więc to musiałaby być córkowa wtedy, analogicznie. Czy idzie do nas Ester? It's been 84 years. Ej, bez kitu. No pa, przylazła. Cześć, mamo. Jezus Maria. O nie, rachunki chyba. Jop, yep. ale dobra, stać nas. O, widzę, że tutaj same mamusie, mamuśki. Taki serial był, kurde. <taki> o, fu, czemu znowu? Ochyda, Chyba, poskarż się administratorowi, przecież nie będziesz sam w tym grzebał. I proszę zapłacić. Ester? Aha, przyszłaś do nas po 80 latach, żeby wziąć sobie kąpiel różaną. Super. I znowu tam idzie. Co za babsko. O co to chodzi tej babie? Ty teraz sobie jeszcze inną jakąś fancy kąpiel wzięła. No nie. To jest dopiero matka stulecia. Jeszcze Julia nam tutaj siedzi, w ogóle się wprosiła. Administrator budynku zamiast naprawiać to u nas siedzi. Ja nie wiem. Ej. To, to, to nie powinno się liczyć jako niegrzeczny gość, kurde. Ty przy, przychodzisz do kogoś, chcesz mu ugotować obiad, bo jesteś miłym człowiekiem, a on: e, nie, nie wolno tak się zachowywać, weź w ogóle, spadaj stąd. A mnie się nie podoba na przykład, że ona tutaj se przyszła, nie odezwała się nawet słowem do nas, praktycznie tylko od razu poszła sobie jakąś super kąpiel wziąć. Dobrze, że jeszcze nie my musieliśmy za nią płacić. Chociaż tyle. Skrzycz ją, kurde. Matka, co ty sobie wyobrażasz? Kurde, ostatnio ci widziałam, jak miałam jakieś 13 lat. A ty takie tutaj numery odwalasz, weź. Kłódź się o muzykę, Sałata. Mmm, do Kibla weszła. Akurat jaką sraną, no nie. Zasłużyła sobie. Absolutnie żadnego przeproś. Kłóć się o zasady domowe. O jezu, jaka okropna. Widzę, że Casey też tak średnio obchodzą zasady domowe. Po raz kolejny. Dobra, chyba się dogadały. Co? Jak to Ester wygra kłótnie, To nie jest możliwe. Niech ona może sobie jednak idzie. A bo Jerry to w ogóle chyba urodziny dzisiaj ma. No już się buzuje. Już od pewnie dłuższej chwili się buzuje. A on idzie akurat... Obejrzeć torty, tak zasugerować delikatnie. A gdzie to jest? A, tutaj, Jezu! Różowe ciasto ci kupię. Bardzo proszę. Nie wiem, czy oni w wyposażeniu rodziny czasami nie mają jakiegoś ciasta, ale już nieważne. Panie administratorze, proszę zrobić śmietnik, a nie być flirciarskim wobec matki um, mieszkańca. Jajiks. Dobra, Jerry. Czas na pięćdziesiątkę. O, super, że zniknąłeś. A nie, tu jesteś. Amber jest tylko trzy lata młodsza od niego? Może? Aha, do wizytowego... To fajny wizytowy strój w ogóle. Do wizytowego ma taką mordę. No tobie siwych nie zrobię. Bo wyglądają jak po prostu dużo jaśniejsze przy tej fryzurze. Trochę jest siwego, ale no po prostu totalnie zjaśniały. Trochę w sumie wyglądają jakby, nie wiem, mąkę sobie wysypał. A z kolei te fryzury z siwym z włóczkowych historii właściwie to jest jedna. Myślałam, że ich jest więcej. No, on wygląda absolutnie źle w tej fryzurze. Więc chyba zostawimy jak jest. Oni tak w większość czasu chodzi w torbie, więc tego nie widać. No... Ma Mamo? Naprawdę trzeba jakieś zasady ustalić. Ta jest smutna, bo się z mamusią pokłóciła. Jeszcze myśli o członku rodziny, akurat o niej. Znaczy, tak naprawdę to jest smutna, dlatego, że ma towarzyski styl życia i straciła przyjaciółkę przez to, że się pokłóciła. A, naprawił ten śmietnik, to dobrze. A przy okazji jeszcze poflirtował sobie z, z mamuśką. Pograj sobie na gitarze z dwóch desek. O, nie było tortu w wyposażeniu rodziny. To teraz już jest. Widzę, że mamy jakieś nowe biurko. I oczywiście to. Kurczę, jeszcze jakieś stereo, tylko, że no... Nie ma miejsca na to. Ale stację możemy sobie postawić. Taku Delgato, czy my się znamy? Nie za bardzo. Proszę stąd iść. Ej, ale nie będziemy z Tobą miło rozmawiać, jak my już nam krzyczeć na kota. O, no prawidłowo, kurde. Strasznie niegrzeczni ci ludzie, ja nie wiem. O, Jet idzie. Mam nadzieję, że on nie będzie niemiły. Dobra, Casey, może y, pogadaj trochę z Dziadkiem. Bo nie zdziwiłabym się, gdybyście Wy się dopiero co poznali, chociaż no, teoretycznie znasz jego żonę. W ogóle y, ostatnio była pewna rozkmina z widzem, czy jak Winston był tutaj w Evergreen i gadał przez chwilę z Amber, to on wtedy dopiero ją poznał, bo jak on się urodził, to ona już się zdążyła wyprowadzić, więc on pierwszy raz w życiu widział wtedy swoją siostrę na oczy. Po prostu ja i Simsy, no nie? że rodzina się nie zna, to jest u mnie totalnie normalne. O! No dobrze i na tym Jerrym siedzącym nad pustym talerzem po tostach zakończę na dzisiaj. Tamten znowu na kota krzyczy, no nie mogę. Co oni chcą od tych kotów? Co ci ten kot zrobił, człowieku? Zygi zdecydowanie sobie nie zasłużył na takie krzyki. A ja ci będę, kurde, próbować za wszelką cenę aspiracje spełniać w następnym odcinku, typia, a ty mi tu takie rzeczy robisz. No bo w następnym odcinku będę grać niustarami między innymi. Casey nie stała się nastolatką w tej turze, został jej jeden dzień, więc jeśli rzeczywiście seria skończy się na tej 15. turze, to jest bardzo możliwe, to sprawdzę wszystkie te dzieciaki, jak one będą wyglądać. Będziemy mieli taki skok w przyszłość. No to jak zwykle. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za oglądanie, że i widzimy się w następnym. Pa! My God has got a